Aut na ulicach jest coraz mniej, a powietrze tak bardzo zanieczyszczone. O co tutaj chodzi? Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, wyszedłem po kilku dniach teraz na zewnątrz. Jak widać, siedzenie w domu do mnie chyba za bardzo nie służy. I przyznaję jedno, faktycznie widzę, że na ulicach jest o wiele mniej samochodów, o wiele mniej osób. I bardzo dobrze, ale żeby była jasność, ten materiał to nagrywam dzisiaj w zupełności przy okazji, bo miałem ważniejszy priorytet, bo pojechałem zrobić moim kochanym rodzicom zakupy. Też do Was apel tutaj, róbmy zakupy rodzicom, dziadkom, babciom, seniorom w naszej okolicy, żeby oni nie musieli wychodzić, bo są w grupie największego ryzyka. Owszem, my też, ale przede wszystkim seniorzy. Mam nadzieję, że to lada dzień się już wszystko zmieni, że znowu będzie ładnie, pięknie i kolorowo, czego sobie jak i Wam życzę. Ale dobra, przechodząc do meritum. Właśnie. Aut na ulicach jest coraz mniej, a powietrze tak bardzo zanieczyszczone. O co tutaj chodzi? Czyżby bańka eko zaczęła powoli pękać? Do tej pory tak pięknie w kierowców się uderzało, to było takie super, a teraz co tutaj zrobić? Wiele osób nabrało wody w usta. Gdy w niedzielę nagrywałem materiał mówiący o ekologii, o tym jak są wyśrubowane teraz normy przy sprzedaży nowych samochodów, o tej paranoi, która dzieje się w salonach samochodowych, link do tego materiału tutaj, że przede wszystkim się bardziej kalkuluje, który model się opłaca mocniej sprzedać ze względu na emisję spalin, aniżeli na rabat, jaki można dać klientowi. A niektóre modele to już mają z automatu karę doliczoną za emisję spalin. Oczywiście dziękuję za to, że tam ze 100 osób zauważyło w komentarzach, że mając bryłkę węgla, powiedziałem na nią baryłka, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że w tym samym dniu nagrywałem materiał o ropie, jak i cenach paliw, który pewnie też niedługo pojawi się na YouTubie. Pozdrawiam też takiego jednego, w cudzysłów biorę, eko-oszołoma, który na swoim Facebooku, bo screeny do mnie dotarły, apelował o to, żeby Florkowskiemu łapkować w dół wszystkie materiały, bo obnaża tutaj prawidła rynku. No bo tak pięknie uderzało się w kierowców, że ten transport, te samochody to była taka czarna owca cały czas, bo to najłatwiej jest uderzać. A ja udowodnię, że jest inaczej. Naprawdę dużo statystyk zebrałem i od lat już o tym powtarzałem, że transport drogowy wcale nie jest największym zagrożeniem. W tych miastach, gdzie mamy największy smog, to nie samochody powodują to zagrożenie. Owszem, w jakimś stopniu tak. Dobrze, cieszę się, że dbamy o tą ekologię, że samochody są coraz bardziej ekologiczne, tylko widzimy, że w tym momencie już wychodzi nam to uszami. A szczególnie marce Infiniti, która w tym momencie z Europy się wycofała, bo nie opłaca im się stosować tak restrykcyjnie budowanych silników. Wolą sobie swoje auta sprzedawać na Rosję, czy chociażby Amerykę, czy Chiny, bo tamte normy nie są aż tak restrykcyjne. Owszem, dbajmy o to i zwróćmy uwagę na pewne prawidła rynku. Transport, samochody stanowią mniej więcej 8-9% całej emisji, a to one są traktowane jako to zło najgorsze, które najbardziej w tej chwili restrykcyjnie jest traktowane. Dlaczego? Bo są największe pieniądze tutaj. Najwięcej na tej ekologii można zarobić. Idąc dalej za ciosem, dlaczego w miastach takich jak Kraków ten smog jest tak duży? Co, samochody go powodują? Do tej pory nie było jak tego sprawdzić, bo nie można było powiedzieć z dnia na dzień, dzisiaj nie wyjeżdżamy na drogi samochodami, bo chcemy sprawdzić, jak to z tym smogiem jest. Okazuje się, że w tej chwili, gdy jeszcze więcej siedzimy w domach, palimy w tych naszych piecach, czy to węglem, czy to drewnem, czy niejednokrotnie czym popadnie, bo po co będziemy śmieci jakieś wyrzucali wielkogabarytowe, jakieś stare łóżka zrobione z jakiejś sklejki, jak też to można spalić, to te zanieczyszczenia powodują mniej więcej 40-45% możliwości powstawania całej tej chmury smogowej. Może być to jeszcze przemysł, mniej więcej 8-9%, tak samo porównywalnie do transportu, może być to energetyka, jak również zwierzęta rolne. Krowy też emitują wiele szkodliwych substancji w swoich gazach, nawet więcej, aniżeli transport samochodowy. No ale dalej, przecież to w samochody najłatwiej uderzać. Marki nie mają w tym momencie nic do gadania, bo marki albo się stosują do tych norm, albo wypad z rynku, tak jak Infiniti, jeżeli nie chcecie się dostosować. Dlatego w tej chwili w moim Volvo nie ma już żadnej V8, czy nawet późniejszych silników, jak to były jeszcze do niedawna robione silniki 2, 4, D5. Genialne silniki. Świetny dźwięk silnika. Dlaczego tu w tym Volvo ważącym 2 tony jest silnik dwulitrowy, 250-konny? No bo taki mniej więcej spełnia te normy. A to, co będzie w przyszłym roku, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów, jeszcze bardziej wyśrubowana ta norma 95 gram na kilometr, okaże się, że jeszcze więcej marek wypadnie z rynku i będą jeszcze większe wały gdzieś tam robione w emisjach spalin, bo inaczej się to nie będzie
wszystkim opłacało. Dlatego apeluję jeszcze raz do Was o to, że zwracajcie uwagę przede wszystkim na statystyki, że to nie nasz transport, kochany, jest największym zagrożeniem. Idźmy dalej o krok. Mamy tankowce, tankowce napędzane mazutem. Mamy największy chociażby tankowiec Emma Maersk, która emituje w przeciągu roku 5000 ton siarki, szkodliwej siarki. Do czego można porównać tą emisję tego jednego tankowca? Do 50 milionów samochodów na świecie. Czyli powiedzmy, że 20 parę takich tankowców i mamy 20 parę tankowców kontra ileś set milionów samochodów. Szaleństwo. Tylko o tym się nie mówi. Dlaczego w domkach tak mocno restrykcyjnie nie podchodzi się do emisji, tylko w autach? Każde tam ziarenko jest mierzone. No bo właśnie na kierowcach najłatwiej jest zarobić. Przecież co, takiego pana szarego Jana Kowalskiego, który ma jakąś daczę pod miastem i pali sobie jakąś sklejką, jak go tutaj wyciągnąć od niego pieniądze? To nie ma większej możliwości, to się w ogóle nie opłaca. O proszę, jakiś rowerzysta tutaj w okolicy się przejechał, a tak to pusto. No właśnie, w transport będzie uderzało się najlepiej. Te wszystkie hasła Stop Smog, Go Hybrid, to też jest trochę bańka marketingowa. Owszem, motoryzacja mocno została wyśrubowana, co nie oznacza, że nie będzie jeszcze bardziej śrubowana, tylko moment, jak już śrubujemy wszystko, to wszystko po kolei, a nie tylko nasze samochody. Dlaczego w tej chwili samochody są produkowane na czas długości trwania leasingu? No bo te jednostki silnikowe są tak wyżyłowane, tak są wypiłowane, że te silniki nie będą robiły po 500 czy po 700 tysięcy. Owszem, pewnie niektóre jednostki zrobią, jak ktoś będzie pedantycznie dbał i tylko po autostradach jeździł, ale to, co było kiedyś, odchodzi do lamusa. Więc to jest taki trochę szary obraz tej motoryzacji, ale pokazuje jedno, że ta wielka bańka pompowania, że samochody są największym złem, że to one ten smog w miastach robią, prysła. I pewnie jeszcze nie jedna i nie ostatnia. Moi kochani, to na dzisiaj wszystko. Wracam sobie dalej pomieszkać, bo tak fajnie się mieszka. Człowiek chyba się do tego jeszcze zbyt mocno nie przyzwyczaił, bo rzadko kiedy nawet podczas choroby tyle dni spędzałem w domu. No ale jeżeli to jest jakimś warunkiem, to tak róbmy. Miłego dnia Wam życzę i pogody ducha. Trzymajcie te fajne E36 w garażu, bo niedługo to naprawdę nie będzie czym jeździć. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!